Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kotleciki rybne. Potrzebować będziemy pół kilograma dorsza, pół szklanki śmietanki 30%, jedno jajko, dwie łyżki bułki tartej, taką niewielką ilość koperku, sól, pieprz, zioła prowansalskie. Rybę kroimy i należy dokładnie zmiksować z jajkiem i ze śmietanką. Jeżeli nie mamy takiego miksera, to należy rybę zmielić. Kroimy na kawałki i rozdrabniamy. A później damy pozostałe skorupki. Rybę rozdrabniamy etapami na dwie porcje. Rybę już mamy rozdrobnioną. Teraz dodajemy posiekany koperek. Doprawimy solą, pieprzem. Ziołami. I kotleciki będziemy formować, obtaczać w bułce tartej i smażyć. Spróbujemy, żeby mieli pewność, że mamy dobrze doprawione. Formujemy, obtaczamy w bułce i smażymy z jednej i z drugiej strony. Formujemy takie okrągłe, nie za duże, takiej wielkości do bułki tartej i na rozgrzany tłuszcz. Możemy zrobić z każdą inną rybą. Ja miałam dorsza, ale każda ryba się nadaje na kotleciki. Tak to wygląda. I jak wspominałam, smażymy w jednej i z drugiej strony. I tak oto kotleciki rybne mamy usmażone. Zdejmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu i wkładamy o ile Państwu mój przepis na kotleciki rybne się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Kotleciki rybne.